Młoda mama wyszła na krótki spacer ze swoją maleńką córeczką. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że zachowa się w taki sposób. Mówi o tym cała lokalna społeczność, kobieta szybko stała się pośmiewiskiem w ich oczach. Aż trudno uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. Informacje zwyczajnie odbierają mowę. Trzydziestoletni mama z Zabrze dopuściła się potwornego czynu, najwyraźniej zupełnie zapominając, że ma pod opieką małe dziecko, a co gorsza, własne dziecko. Niestety, konieczna była interwencja odpowiednich służb. Okoliczni mieszkańcy wciąż nie potrafią uwierzyć, że dobrze znana im od dawna sąsiadka zrobiła coś takiego. Nie mieści się w głowie. Mama wyszła z córeczką na spacer, zrobiła straszną rzecz o nieprawdopodobnych zderzeniach z Zabrza w województwie śląskim, informuje Fakt. Jak możemy się dowiedzieć, po ulicy Joliot-Curie spacerowała z wózkiem, a w nim 7-miesięczną dziewczynką, 30-letnia kobieta. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zainteresowanie świadków wzbudziło podejrzane zachowanie młodej mamy. Kilka sekund później, jeszcze nim policja zjawiła się na miejscu, kobieta leżała obok wózka, jak się szybko okazało. Zupełnie pijana. Mieszkańcy natychmiast wezwali służby. Funkcjonariusze zastali na miejscu kobietę, która leżała obok wózka, w którym była jej 7-miesięczna córka. Okazało się, że matka dziewczynki była do tego stopnia pijana, że nie potrafiła utrzymać się na nogach, informują cytowani przez Fakt policjanci z Zabrza. Badanie alkomatem wykazało 3 promile alkoholu w organizmie kobiety. 2. Niezbędna była natychmiastowa interwencja. Funkcjonariusze zajęli się 30-latką oraz niemowlęciem. Kobietę przewieziono na komendę, gdzie usłyszała zarzut narażenia na niebezpieczeństwo własnego dziecka, za co grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dziewczynka natomiast trafiła pod opiekę rodziny zastępczej, a o jej dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny, który ma zostać poinformowany o całej sprawie. Źródło: Fakt.